Kochani, temat odporności takiej wewnętrznej, duchowej, w kontekście rozwoju duchowego jest bardzo często pomijany czy marginalizowany. Mówimy bardzo dużo o rozwoju uważności, o medytacji, o wchodzeniu w takie stany miłosierne, przebaczające, o pokazywanie takiej postawy wobec ludzi, wobec życia. I teraz to wszystko, biorąc pod uwagę na to, z czego jako ludzkość wychodzimy, jest pewnie naprawdę dobrym kierunkiem i dobrym krokiem, tak? Miłosierdzie, przebaczanie, medytacje, super. Bardzo, bardzo fajny temat. Ale, jest jedno zasadnicze ale, które dotyczy takich wypadków, takich osób, które są szczególnie trudne, takie, że się tam dzieje dużo, niezbyt może rzeczy, które byśmy sobie życzyli w takim człowieku i możemy takiego spotkać. No i pytanie, co wtedy właśnie z tym wszystkim. I o tym będzie ten film. Zapraszam. Ludzie trudni się zdarzają, tak? Czasami pewnie każdy człowiek jest trudny, ma takie momenty jakieś w życiu bardziej turbulentne, wyboiste, dużo się dzieje i po prostu jesteśmy wszyscy ludźmi. Zdarzają nam się momenty, że jesteśmy zapalczywi jako ludzie, że uprzemy się na coś, co jest w ogóle bez sensu, nie wiemy bardzo dużo. To też jest taka niezwykła cecha bycia człowiekiem, że urodziłeś się i masz jedną z 8 miliardów perspektyw na planetę Ziemia, tych ludzkich. A ludzie często myślą, że wszystko wiedzą. No, to jest, nie wiemy wszystkiego, tak, ale jakoś potrzebujemy. Jakoś potrzebujemy tutaj funkcjonować w stanie, w którym nie wiemy wszystkiego. I niektórzy ludzie, aby to zrobić, tworzą taką postawę konfrontacyjną, walczącą, przełamującą. I cała nasza cywilizacja tak zrobiła. Walczymy wszyscy z wszystkimi o wszystko. I się dziwimy, że nie jest dobrze. Nie może być. Z takim mentalem na pewno nie może być i nie będzie. Dlatego przebaczenie, miłosierdzie, medytacja, jakaś taka empatia, to są super kierunki dla ludzkości, tak? To jest po prostu fenomenalny kierunek i jak najbardziej całym sobą należy generalnie się kierować w tą stronę. Ale zdarzają się ludzie, którzy są wybitni w ten sposób, którego pewnie byśmy sobie nie życzyli, żeby ktoś nas określił mianem wybitnym w taką stronę, no ale są tacy ludzie, którzy są wybitni, tak? Wybitnie nieoświeceni, ciemni, ale tacy ciemni nie. Czasami oni są bardzo sprawni mentalnie, tak, ci ludzie, ale są tak ciężcy energetycznie, tak zapadnięci w jakąś swoją własną krainę oddzielenia od wszystkiego i są tak bardzo konfrontacyjno, walcząco, czasami pasywno, agresywni, taki po prostu miks nawrzucany, że przy tych ludziach jest fizycznie ciężko wytrzymać. Jeżeli jesteś osobą wysoko wrażliwą, osobą, która może jest jeszcze dodatkowo w jakiś sposób obudzona duchowo na tyle, że zaczynasz odbierać energię, jaką mają inni ludzie, to dzieje się coś takiego, że przy takim człowieku, który jest w takim czymś, to przy nim jest taka aura bólu, że po prostu ta osoba wchodzi czy przychodzi gdzieś i on już jakby... On w zasadzie nawet, czy ona, nie potrzebują nic konkretnego zrobić. Po prostu przy tych ludziach tak jakby taki siwy dym się unosił, taka chmura, taka aura takiego bólu, takiego czasami smutku, czy ukrytej złości, czy jawnej złości, ale takie coś, takie jakby pole jest wokół nich. I te osoby najczęściej mają to pole, czasami nawet są jego w jakiś sposób marginalny, świadome, ale nie wiedzą, co z tym zrobić i nie za bardzo chcą coś z tym zrobić. Znaczy, przepraszam, te osoby chcą zrobić coś z tym polem, ale nie to, co byśmy sobie życzyli wszyscy, czyli żeby zrobić z nim porządek i siebie oczyścić, tylko oni chcą nie czuć swojego bólu, ale on jest potężny. Ale oni chcą go nie czuć, ale ten ból jest potężny. No i jakie jest jedno rozwiązanie?
żebyś ty był zły. I żeby tamten był zły i tamten. I tak strzelamy jak z jakiegoś karabinu maszynowego, żeby cały świat był zły. No i teraz sobie wyobraź, jak się zachowuje taki człowiek, co tworzy w życiu, jaka jest jego postawa wobec ludzi, wobec firm, wobec rządów, wobec partii, wobec społeczeństwa, natury. Jak się taki człowiek zachowuje, który jest w takim głębokim bólu, że on nie daje sobie sam ze sobą rady i nawet nie wierzy w swoje własne uwolnienie czy możliwość jakoś terapii czy uzdrowienia tego czegoś, czym on się mierzy. Jak on się zachowuje? No przychodzi tylko jedno słowo, no okropnie się zachowuje, tak? On się zachowuje tak, jak się czuje. Jak się czuje dno z dna, no to tak się zachowuje. Tylko, że to jest jedno niesamowicie istotne ale, kochani, jeżeli mówimy o ludziach, którzy są normalni, czyli mają jakąś empatię, potrafią się wczuć w zachowanie drugiego człowieka, potrafią w jakiś sposób, nie wiem, zobaczyć, że to oni jednak coś robią nie tak, a niekoniecznie ktoś inny, to tacy ludzie, kiedy jest przed nimi trudność, to w którymś momencie zaczynają patrzeć do siebie. Czasami to jest dłuższa chwila, ale w którymś momencie jest taki moment takiej po prostu przesunięcia uwagi na to, okej, to może nie jest tak, że ten jest głupi, ten jest głupi, ten jest głupi, tylko może ja się mylę po prostu. No i wtedy następuje najczęściej eureka, tak, faktycznie to po prostu mi się coś pomerdało i ja zmieniam swoje zachowanie i nagle moja relacja ze światem i z życiem nagle staje się bardziej harmonijna. Tylko to jest sytuacja, która dla większości z Was, czy pewnie może prawie wszystkich, to jest normalne, tak? To jest normalne. Tylko teraz właśnie tu jest taka kreska i taka granica, którą, żeby zrozumieć dalszy tok myśli, to potrzebujesz przejść z tej kreski jakby w drugą stronę, tak? Że jakby musisz ty opuścić swoje obecne poczucie, wyskoczyć obok i dopiero wtedy zrozumiesz, dlaczego ci ludzie są tacy, jacy są. Bo dopóki będziesz stał w swoim sposobie myślenia, że no ale jak tak można, ale dlaczego to, dlaczego tamto, to nigdy w życiu nie zrozumiesz, szczególnie na pewno duchowo też nie zrozumiesz, nie pojmiesz i nie staniesz się odporny przez to na właśnie takie wszystkie bardzo ciężkie, trudne osoby. Nie zrozumiesz ich i nie staniesz się odporny. Dlatego jeżeli tego chcesz, to w tym miejscu też Was poinformuję, że stworzyłem niedawno taki kurs rozwoju wrażliwości duchowej, który dedykuję w szczególności osobom właśnie wysoko wrażliwym, które chcą rozwinąć swoją wrażliwość duchową, żeby móc służyć temu światu. Tak więc świeżynka, kurs ma 5 godzin, ponad 9 odcinków, sporo materiału. Link do kursu znajdziecie w opisie do tego filmu, kurs rozwoju wrażliwości duchowej ze mną. I teraz wracając do naszego tematu. Kochani, spotkałem takie osoby i pracuję na sesjach z osobami, które mierzą się z takimi właśnie mega trudnymi przypadkami. Często to są niestety osoby bliskie. Czasami to może być współmałżonek, który się taki okazał po jakimś czasie, że posiada takie cechy, tej właśnie takiej ciężkości. I co mogę Wam powiedzieć? Pierwszą rzeczą jest to, żeby zrozumieć, jak się zachować, potrzebujesz wyjść z tego swojego, że ale jak tak można? Ale dlaczego on tego nie rozumie lub ona? Ale przecież to jest oczywiste, ale przecież to jest tam. Tak? Jak chcesz wiedzieć lepiej, to tak można się zawiesić na kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt lat, ale jak tak można? Niektórzy ludzie doznali wewnętrznie takiego ładunku bólu w którymś momencie, w swoim doświadczeniu. I pamiętajcie, że każdy z nas ma inną wrażliwość na ból. Tak więc dla kogoś złamanie ręki czy złamanie leg będzie
Któryś raz z kolei to jest żaden problem, a dla kogoś po prostu to, jak ktoś na niego huknie, czy klakson naciśnie, no to już będzie po prostu prawie taki mental breakdown, tak? Taki po prostu już jakiś, po prostu załamka się robi. Tak więc mamy różny poziom wrażliwości. I teraz, jeżeli ktoś jest totalnie przeciążony w jakimś momencie, to powstaje trauma, tak? To jest mechanizm powstawania traum. Coś nas przeciąża, nie jesteśmy w stanie ogarnąć się z tym, co się zadziało. I teraz, jeżeli ktoś jest przeciążony, to już ta trauma, to już nie jest nawet trauma głęboka, tylko po prostu to wtedy powstaje potwór. Wewnętrzny potwór. I ten ból jest tak gigantyczny, że jedyne, o czym myśli ten człowiek, i teraz to jest element, to jest clue tematu, jedyne, o czym myśli ten człowiek, to jest to, żeby on nie czuł swojego wewnętrznego bólu, który jest tak ogromny. I teraz zrozum proszę. Jeżeli jesteś, cudzysłów, normalny, nie masz takiej traumy w sobie, to nie posiadasz aż tak potężnego bólu egzystencji. Jeżeli leżysz sobie gdzieś, czy medytujesz, czy idziesz sobie i spotykasz się ze swoją własną trudnością egzystencji, z tym, co cię spotkało, przemyśliwujesz sobie coś, jakieś emocje cię czasami zalewają i je uwalniasz i tak dalej, i tak dalej, to nie ma nic wspólnego z tym bólem egzystencji, którym są ci ludzie. Tak? Zrozum, proszę. Staram się to wytłumaczyć tak jasno, jak to jest tylko możliwe, ponieważ moje doświadczenie z sesji pokazuje, że ludzie mają z tym ogromny problem. Ogromną trudność, i wracamy do tego, o czym mówiłem wcześniej, najpierw musisz wyjść z tego, jaki ty jesteś, żeby zrozumieć, dlaczego ci ludzie tacy trudni, tacy są. Bo po prostu mają w sobie tak wielką ranę, że jedynym ich marzeniem jest to, żeby nie czuć tego, co czują. Rozumiesz? To jest ich jedyne marzenie. A każda nasza szczera intencja czy marzenie, które wysyłamy jako stwórca naszego życia, tak wewnętrznie, ono jest spełniane przez wszechświat. Tak więc, jeżeli ktoś ma szczere, podkreślę, pragnienie, proszę, oświecenie, przebudzenie duchowe, wszechświat ci to spełni najprawdopodobniej, wywalając wszystko, co było do oczyszczenia. Jeżeli ktoś ma przeciwstawne de facto do tego pragnienie, ja chcę tylko nie czuć mojego bólu, tylko. No to co potrzebujesz, żeby nie czuć bólu? Piękna willa, super atrakcyjny partner, fura, pracownicy. Jestem najgorszy z najgorszych i tak o sobie myślę, ale mam te rzeczy, tak więc rzadko się z tym kontaktuję, tak więc super deal. Nie twierdzę, że wszystkie osoby, które mają wille i super samochody, są super ciężkie, ale niestety moje obserwacje energetyczne i na podstawie też zachowań tych ludzi, w szczególności na drogach i takiego wczuwania się wewnętrznego, to najczęściej w Polsce tak jest, osoby, które mają więcej pieniędzy, są po prostu większymi bufonami, pajacami i palantami. I po prostu właśnie mają w sobie to coś. Ten ból. I ten ból ich wysyła na misję zdobycia tej pozycji tylko po to, żeby nie czuć swojego bólu. I utrzymać tą pozycję tylko po to, żeby nie czuć swojego bólu. Więc możesz sobie wyobrazić, jaki taki człowiek jest bezwzględny w oczach innych. Dla tych osób empatia nie istnieje. One są w takim bólu, że chcą tylko nie czuć swojego bólu. Tak więc czy cię zniszczą, czy coś z tobą... Mogą z tobą zrobić cokolwiek tylko będą chciały. Najlepiej tak, żeby jeszcze nie ponieść za to kary. Ponieważ dla nich to jest nieistotne. Ty jesteś nieistotny, ty nie istniejesz. One są w takim bólu, że niszczą się tylko oni sami. Tak? Tylko oni sami. To już jest taki... To nawet nie jest egoizm. Egoizm to jest... Każdy człowiek jest troszkę egoistą i troszkę narcyzem, tak? Tak troszkę. Po prostu tacy są ludzie. To nie jest ta skala. To jest po prostu...
To jest potwór, to jest monstrum po prostu. Tacy ludzie to są chodzące potwory, które często bardzo potrafią się uśmiechać, potrafią ładnie wyglądać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo oni sobie rekompensują, tak? Ten swój wielki ból potrzebują sobie czymś rekompensować, tak więc cały czas jest im mało, cały czas chcą więcej i czasami potrafią stać się nawet ekspertami w pewnych dziedzinach. Wybitnymi ekspertami, potrafią mieć dużo dyplomów, dużo wiedzieć, dużo umieć działać. Niektórzy nawet działają społecznie po to, żeby nie czuć swojego bólu. Bo to jest też taka gra, która często się dzieje w takich sytuacjach. Ktoś ma taki ból, nie chce z nim nic zrobić, tak więc zdobywa bardzo dużo, żeby ten swój ból przykryć tym, co zdobył na chwilę w czasie, po czym i tak wie, że czuje się fatalnie i że czuje się do dupy, tak więc może jeszcze zostanę filantropem. Jesteś potworem, który jednocześnie jest po części troszeczkę filantropem, ale tylko po to, żeby się lepiej poczuć przez nieczucie tego, co czujesz. Tak więc takie osoby są bezwzględne, to jest mało powiedziane. Dla nich nie istnieje drugi człowiek. To jest jakby tam jest nic, tam jest trup. One są tak martwe w środku, że dla nich cały świat jest martwy. To więc w sumie można z nim zrobić, co się chce. Nie ma znaczenia, czy ktoś umrze, czy ktoś żyje, bo on już jest martwy. Bo oni są martwi, tak więc wszystko widzą tak jak siebie. I to pragnienie nieczucia jest tak silne i ta niechęć uwolnienia czegokolwiek, zrobienia porządku ze sobą, jest tytaniczna. I te osoby tylko chcą w zasadzie to jedną rzecz. Nie uwolnić swojego trudu i bólu. I teraz, jeżeli wytrzymałeś do tego momentu filmu, to w zasadzie możliwość, że jesteś taką osobą, no chyba, że nie rozumiesz tego, co mówisz, jeśli ten film jest w innym języku dla ciebie, ale jeżeli ty to rozumiesz i przepuszczasz przez siebie i przechodzą przez ciebie te informacje, to oznacza to, że nie jesteś taką osobą, bo byś nie był w stanie tego znieść, bo po prostu to, co teraz mówię, czyli de facto generalne przesłanie uzdrowienia siebie, uzdrawiając siebie, uzdrawiasz swoje życie, uwalniając stare traumy, ból i tak dalej, droga do Boga w tobie, tak? Tytuł naszego projektu. Jeżeli taka osoba, która ma taki ból, spotkałaby się z tym światłem przebudzenia wewnętrznego, no to ona by zaczęła czuć swój własny ból, którego nie chce czuć. I te osoby mają szczególnego nosa po prostu do tego, żeby wszystko, co jest związane z prawdziwą duchowością, z takimi głębokimi tematami, to dla nich działa jak po prostu płachta na byka. To jest takie wkurzenie, że po prostu im się gotuje w nich. Nawet po prostu jakby taka osoba mnie zobaczyła, to po prostu, znaczy często, ja właśnie dokładnie często tak mam, że jak jest taka osoba wyjątkowo ciężko, to po prostu jak ja wchodzę do pokoju, to już wiem, że już będzie dym po prostu. Już wiem, że będzie akcja z miejsca. I też Jeszua, czyli mój przewodnik Jezus, no też tak miewał. Z pewnymi osobnikami takimi klasy ciężkiej, w stylu arcykapłani i faryzeusze, no też miewał kosy dość grube. I teraz w tym miejscu porozmawiamy chwilę o tobie. Jeżeli takich ludzi spotykasz lub co gorsza, może gdzieś jest taki osobnik w twoim otoczeniu, to masz przerąbane. Sorry, ale takie jest życie. Nie chcę ci, nie będę koloryzował i mówić, jest spoko, jest cudownie. Nie jest cudownie, jest do bani. Jest do bani, bo z takim człowiekiem twoja możliwość dogadania się polega na tym, że ta osoba zrobi z tobą, co zechce. To jest dogadanie się. I że zawsze będzie mogła z tobą zrobić, co zechce. To jest dla niej umowę. Wszystkie, które z takimi ludźmi się podpisuje, do tego należy sprowadzić. Oni zawsze mogą z tobą zrobić, co chcą, kiedy chcą, a to, co jest napisane na papierze, jest nieistotne. Tak więc jak widzisz, dogadywanie się z nimi w sposób, w cudzysłów, normalny, ale oni się nie chcą dogadać z nikim, oni chcą nie czuć swojego bólu. No ale na przykład, nie wiem, wiszą ci pieniądze, albo coś ci obiecali i nie chcą zrobić, no.
tacy są ludzie, tak? Niektórzy. I teraz tematy związane z przebaczaniem, miłosierdziem, odpuszczaniem są to nauki ludzkości niezwykle potrzebne, bo ludzkość przesadza z materializmem i z wieloma rzeczami. Tak? Przesadzamy bardzo znacząco. I generalna taka tendencja, o przebacz mu, o będzie dobrze. Fajnie, tak? To jest dobry kierunek. Ale jeżeli masz przy sobie taką wyjątkowo ciężką osobę, to dla niej postawa ty mi przebaczasz. Okej, czyli mogę z ciebie wyciągać ile wlezie, bo ty mi tak przebaczysz, a kiedy przestaniesz? No, a nauki duchowe mi mówią, że jak będę przebaczał wystarczająco mocno, to ten się drugi zmieni. I ty przebaczasz, i tracisz, jesteś pożerany z energii, ktoś cię wyzywa, bluzgi, przerzuca na siebie swój ból, bo te osoby są w tym mega biegłe, w przerzucaniu i projektowaniu na ciebie tego, co oni sami robią. I potrafią nawet twoje otoczenie przekonać do tego i wtedy ty sam zaczynasz, to się nazywa gaslighting, zaczynasz sam wątpić w swoje własne myśli i swoje zdrowie psychiczne, bo ktoś wmawia tobie to, co ty sam robisz. Na przykład Hitler mówił o Churchillu w taki sposób, że to jest niebezpieczny szaleniec, który podżega do wojny. Który z nich był bardziej niebezpiecznym szaleńcem i który z nich bardziej podżegał do wojny? Nie twierdzę, że Churchill był święty, ale jednak możemy dość jasno wskazać, który z nich bardziej posiadał te cechy. I tak więc mechanizm projekcji działa dokładnie w ten sposób. Chcesz samemu coś zrobić? Sam jakiś jesteś, ale jesteś w tak wielkim bólu, że nie chcesz się z tym spotkać i te osoby stają się po prostu arcymanipulatorami w taki sposób, żeby tą energię swojego własnego bólu przerzucić na tą drugą osobę. I teraz często jest tak, że ta druga osoba posiada jakiś ładunek tego, tak? No nie oszukujmy, Piłsudski namawiał do tego, żeby zaatakować Hitlera, jak tylko doszedł do władzy. Niestety był w tym poglądzie odosobniony. Dlaczego? Bo był dobrym politykiem i po prostu wiedział, co się święci. Po prostu miał gdzieś tutaj łeb na karku i po prostu potrafił logicznie myśleć i złożyć pewne fakty i no właśnie. No i mieliśmy to, jak mieliśmy ileś tam lat później. Kochani, osoby, które mają tą cechę tego, tej ciężkości i bólu, z którym się nie chcą absolutnie zmierzyć, one potrafią bardzo sprawnie wyczuć i wykryć moment, w którym ty masz swoją słabość, jakąś kwestię, nad którą się zastanawiasz, czy ona cię lekko boli i ten swój ból, który noszą, to oni wrzucają tam i ty nagle czujesz się zaatakowany i nagle czujesz, że ta twoja cecha, czy oni potrafią perfekcyjnie wybadać, gdzie jest swój słaby punkt, w którym czujesz się niepewnie i swój ten ból władować w ten punkt, tak, że ciebie to po prostu powala. Atakują energetycznie, innymi słowy. Ich każde słowo to jest tak, jak po prostu jakby trucizna się sączyła, jakby ktoś strzelał z karabinu, albo po prostu jakby bomby spadały. To jest po prostu taki ładunek bólu, że to jest po prostu okropne. Ci ludzie są okropni, niestety. Nazwijmy to po imieniu. Jeżeli chcesz widzieć we wszystkich Chrystusa, okej, dostrzegaj w tym człowieku Chrystusa w taki sposób, że to jest nieśmiertelna dusza, która się pomyliła. Tak? I w ten sposób dostrzegaj w nim Chrystusa, ale nie w ten sposób, że proszę mnie zabij, rób ze mną co chcesz, bij mnie, niszcz mnie. Nie, 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 nie. To jest głupota, to jest niebezpieczne i to nie jest coś, co ja rekomenduję w jakikolwiek sposób, bo no właśnie. To nie tędy prowadzi przebudzenie duchowe, żeby stać się takim kimś, kto jest ofiarą świata i ofiarą takich psychopatów, tylko do tego, żeby stać się jak Jeszua i za nim, czyli mam was w nosie dranie, po prostu. Tak więc wobec takich osób jedyna empatia to jest empatia duchowa, czyli okej, jako dusza jesteś nieśmiertelnym dzieckiem Boga, a to co robisz teraz, to będziesz miał konsekwencje tego, co robisz teraz i ja nie dam sobie, żebyś ty żywił się moją energią, nie dam się atakować, nie dam się po prostu niszczyć, tak? Bo te osoby, nie oszukujmy, uwielbiają niszczyć innych ludzi i robią to z przyjemnością. Z przyjemnością patrzą na ból innej osoby. W ogóle się to nie rusza, nie mają empatii, mają ten
mechanizm, który większość z nas posiada, że jak widzisz cierpienie drugiego człowieka, to, czy zwierzęcia, dla normalnego człowieka to jest takie coś, jakoś tak nie jest to dla nas okej, okay, że widzimy, że ktoś ma taki grymas bólu, że go gdzieś tam skręca, to raczej czujemy w środku, coś się w nas podnosi, taka empatia po prostu, tak? To te osoby mają ten mechanizm, który ludzie mają w zasadzie, oni mają te obwody przepalone. Tam nie ma empatii, tam jest po prostu, ktoś cierpi, to co mnie to w ogóle obchodzi, no nie? Jeszcze potrafią się tym bawić, jeszcze tym cierpieniem grać. Tak więc, jeżeli masz kogoś takiego w swoim otoczeniu, często te osoby posiadają pewne stanowiska, bo tak jak to kiedyś powiedział Manson, w polityce są na górze są psychopaci, później piętro niżej socjopaci i później tam inni ludzie się starzają i myślę, że jest tu naprawdę dużo prawdy. W firmach, na przykład jak ja pracowałem w szwedzkiej firmie, to generalnie ten oddział polski był naprawdę energetycznie bardzo fajny, przynajmniej na tamte czasy bardzo dobrze ten czas wspominam. I ta menadżerka nasza Polka wyższego szczebla, która tym zarządzała, też bardzo, bardzo fajna osoba. Jak kiedyś mieliśmy taki town hall, takie spotkanie, gdzie przyjechał szef całej naszej dywizji IT, to ten gość to był właśnie psychopata. Po nim po prostu było widać, że on jest nieobliczalny, zrobi dla władzy wszystko. I ja jako osoba wysoko wrażliwa, wrażliwa duchowo, dla mnie to było oczywiste, że ten gość jest z wszystkich tych ludzi tam, ten, który do nich przemawia, jest najgorszy. Jak se cofniemy do przemówień pewnego niskiego, czarnego Austriaka, czarnowłosego Austriaka i zobaczymy, ilu ludzi go słuchało i robiło jego pomysł na świat, było ich dużo i pewnie on był najbardziej zaburzony z nich, ale jednak był ich na ich, cudzysłów, czele, bo oni się na to zgodzili. I tu jest nasz problem. Dlatego ten film tworzę. Tu jest nasz problem jako ludzkości. Pozwalamy, żeby psychopaci nami rządzili. Bo to jest trudne im stawić czoła, bo są tak biegli w zadawaniu bólu. Tylko że nas jest nieporównywalnie więcej niż psychopatów. No ale ci psychopaci używają innych ludzi i pewnych narzędzi, żeby nas zastraszyć. Nas jest za dużo. Jakbyśmy byli duchowo świadomi, to byśmy ich wszystkich wyłapali i osadzili w miejscu rehabilitacji. Nie wiem, czy by wytrzymali tą rehabilitację, możliwe, że nie. Możliwe, żeby sobą skończyli, że dla nich to byłoby zbyt dużo, lecz my mielibyśmy wszyscy święty spokój. Kochani, ja nie wiem, czy nowa Ziemia nastanie bez tych konkretnych ludzi, bez ich odejścia. Myślę, że nie. Myślę, że to jest niemożliwe. Oni są zbyt trudni. Taka zwykła nieświadomość, jak to mówił Eckhart Tolle, taka, że ktoś jest trochę ciężki, ma gorszy dzień, albo jakaś taka trudność go złapała w życiu, jest po prostu taki... Wiadomo, że ludzie są czasami są po prostu okropni, tak? Tak się zachowujemy, no bo przez jakąś trudność przechodzimy. Tylko, że to jest, wiecie, chwilowe, tak? Chwilowe to trwa jakiś czas i później z tego wychodzimy i jest zupełnie inny odbiór tego, co się dzieje. A w wypadku takich ludzi, no to oni się mogą tylko modlić do Boga, ale nie próbuj im pomagać, proszę cię, bo może też są tacy niektórzy, którzy grają ofiarę przy okazji. Proszę, pomóż mi, jesteś taki dobry. I się te energie później przewalają. Trzeba to umieć naprawdę wyczuć, kochani, wyczuć i... W tym miejscu, jeżeli to, co mówię, jest tutaj dla ciebie pomocne, wartościowe, jeżeli myślisz, że jesteś osobą wysoko wrażliwą, pozostaje mi zaprosić serce na kurs rozwoju wrażliwości duchowej, gdzie właśnie ten temat odporności ma szczególnie dużo uwagi, ponieważ paradoks, rozwijając swoją odporność duchową, rozwijasz również równolegle swoją wrażliwość i nie możesz mieć jedno bez drugiego. Bo byś się przewrócił. Tak więc my potrzebujemy wyczuć, gdzie wrażliwość, gdzie naszą duchową empatię kierować. Jak ją kierujemy w niewłaściwą stronę, to tam jest czarna dziura. Ktoś cię po prostu, będziesz wysysany z energii, bo kierujesz energię do de facto podtrzymywania kogoś, kto jest bardzo zaburzony. Bo te osoby się karmią tą energią, uwagą. Jak ta energia jest
kierowana w inną stronę, to często chcą, przekieruj na mnie uwagę, bo ja z niej żyję. Im nie chodzi o rozwiązanie, im nie chodzi o dogadanie się, im nie chodzi o coś tam. Tu chodzi tylko o to, żeby energia leciała w ich stronę, bo wtedy one nie muszą zajmować się sobą i swoim bólem, tylko ty zajmujesz się nimi. Tak więc to są de facto na takich najgłębszych poziomach takie bardzo, bardzo małe dzieci, które nie dostały tego, co dziecko powinno dostać. I z tym możemy empatyzować, ale najprawdopodobniej ciebie tam nie było. Tak więc to nie jest twoja rzecz. To Wszechświat niech się tym zaopiekuje, a ty się zaopiekuj sobą, bo nikt się tobą nie zaopiekuje. Jeżeli spotkasz takiego człowieka, to licz na siebie po prostu, tak? Licz na siebie, na swoją mądrość, swoje umiejętności i buduj, wzrastaj w odporności. Dziękuję za Was, kochani. Zapraszam na najbliższe wydarzenia. Warsztat Pełnia Wolności w maju w Antoniowie. Wszystkiego dobrego. Hej.